Dzień dobry, szanowni państwo. Mam ogromną przyjemność przywitać państwa na wernisażu wystawy Powstali 1863-64. Bardzo gorąco witam wszystkich naszych gości, bardzo gorąco witam wszystkich reprezentantów mediów. Jesteśmy na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w związku z czym witam oczywiście gorąco wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, profesora Piotra Glińskiego, gospodarza naszej dzisiejszej uroczystości. I nie tracąc czasu, zapraszam pana premiera do zabrania głosu. Bardzo proszę, panie premierze. Stwierdzenie, że nie tracimy czasu, jest zawsze ryzykowne, ale myślę, że w tym wypadku chyba nie tracimy czasu. Bo dzisiejsze spotkanie jest oczywiście związane z rocznicą, 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego, ale jest także efektem pracy instytucji. A instytucje to jest niebywałe dobro, bo one zresztą po to są powoływane i funkcjonują, żeby różne dobra przechowywać, tworzyć, kreować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Szanowni państwo, powstanie styczniowe jest, jak wszyscy wiemy, jednym z najważniejszych wydarzeń w XIX-wiecznej historii Polski. Ten wolnościowy zryw poprzedziły inne wydarzenia, które już ówcześnie zostały nazwane rewolucją moralną. Czyli była pewna zmiana społeczna, która przygotowała to wydarzenie, które później zostało określone jako powstanie styczniowe. To były te patriotyczno-religijne manifestacje, intensywny ruch agitacyjny, który wyzwolił Polaków z letargu, w którym tkwili w paskiewiczowskiej nocy po powstaniu listopadowym. Ofiara krwi, represje, profanacja świątyń nie stłumiły oporu, lecz jedynie go wzmogły. Wybuchłe z olbrzymią siłą pragnienie wolności kierowało umysły w stronę powstania. Nie dało go się zaspokoić koncesjonowanymi ustępstwami ze strony cara. Branka, czyli przymusowy pobór do wojska, miała doprowadzić do upadku idei powstania, a spowodowała wręcz przeciwnie, najdłużej trwający narodowy zryw Polaków. To jest dowód, jak ważna jest świadomość, jak ważna jest tożsamość, jak ważny jest system wartości, jak ważne jest to, co często niedotykalne, jak ważny jest duch, który powoduje, że można przełamywać rzeczy, wydawałoby się nie do przełamania. Współczesna wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie jest też tego dowodem. No można się tej Rosji było postawić, tylko do tego był potrzebny duch, zmiana społeczna, świadomościowa, aksjologiczna w narodzie. Potrzebna była odbudowa narodu czy wspólnoty narodowej Ukrainy. I podobnie wtedy, w latach wieku XIX, ta odbudowa, ciągła odbudowa polskości powodowała, że byliśmy w stanie przenieść tę polskość przez 123 lata zaborów. Do walki w tamtym czasie ruszyli, kierując się hasłem równość, wolność i niepodległość i trójdzielnym herbem, na którym obok polskiego orła i litewskiej pogoni znajdował się Michał Anioł, symbolizujący Ruś, trzeci polityczny naród dawnej Rzeczypospolitej. Tak jak teraz realizujemy projekt Trójkąta Lubelskiego. To jest dokładnie to samo, ten sam format polityczny, który jest szalenie praktyczny i efektywny. Nie dalej jak za kilka dni będziemy mieli spotkanie kolejne w Krakowie ministrów kultury
Litwy, Ukrainy i Polski. Znak ten symbolizował ideę Nowej Rzeczpospolitej z zachowaniem obywatelskich i politycznych praw narodów, jak i swobód religijnych. Dlatego też w szeregach powstańczych oprócz Polaków walczyli Litwini, Rusini, Żydzi. Powstanie było także zrywem wszystkich warstw i stanów społecznych, od szlachty poprzez mieszczan, duchowieństwo, rzemieślników, robotników, chłopów. To też jest ten charakterystyczny rys. Rys, który po raz pierwszy w zasadzie jest podkreślany w związku z Konstytucją 3 maja, kiedy to inne stany są dowartościowane. A tu mamy praktyczny efekt tej pamięci, tych przemian społecznych, tego nowoczesnego myślenia, a także solidarnościowego myślenia, które też jest cechą naszego narodu od lat. Wszyscy razem, wszystkie stany i każdy ma być niezapomniany, ma być dowartościowany. Powstanie było także zrywem, w który niezwykle aktywnie włączyły się polskie kobiety. To też jest nic nowego dla nas, Polaków. Z uwagi na pewne cechy polskiej kultury, które też przecież wyrosły i przez lata były tworzone w związku z tym, że rola kobiety w polskich rodzinach była tak ważna i zawsze podkreślana. A gdy po tych powstaniach mieliśmy czas smuty, to one niosły tego ducha i pamięć. Niektóre kobiety zaciągnęły się w powstańcze szeregi, by na przekór społecznej roli walczyć z bronią w ręku. Inne, nazwane później cichymi bohaterkami, zajęły miejsce w długim szeregu jako kurierki tajemnego państwa, sanitariuszki, opiekunki, organizatorki walki i pocieszycielki skazańców. Bez ich zaangażowania i poświęcenia tak długa walka z zaborcą nie byłaby możliwa. No jesteśmy tego świadomi. To jest ta rola, o której mówiłem i którą zawsze podkreślamy. Niepotrzebne nam są nowinki zachodnie do tego, żeby uznać rolę równoprawną, a nawet coś więcej w naszej kulturze jest naszych wspaniałych Polek. Powstańcy przystąpili do walki nie tylko w najbardziej niesprzyjającej porze roku, jaką była zima. Ruszyli do walki niewystarczająco przygotowani, bez środków i bez broni. Wierząc w świętą sprawę wolności, przez półtora roku toczyli heroiczną walkę z największą armią świata. Jak to się zawsze powtarza w tym miejscu Europy. Bój ten zakończył się krwawą porażką, brutalnymi represjami i rusyfikacją, ale także znacząco wpłynął na przemiany cywilizacyjne spowodowane na przykład uwłaszczeniem chłopów. Ale jeszcze raz powiedzmy, to było takie popolskie powstanie typowe. Niestety tragiczne. Niestety tragiczne, ale też ono musiało wybuchnąć. Czyli było to powstanie, które być musiało. I po latach, tak jak te nasze powstania, przynosiło nam wolność. I to też przyniosło wolność, bo przecież, i o tym za chwilę będę mówił, wielu potępiło powstańczy zryw, twierdząc, że naraził on kraj na niepotrzebne cierpienie. Te same dyskusje i debaty po każdym powstaniu, skazując jego uczestników na potępienie. Na przekór tego insurekcji